atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia można było poczuć na sieradzkim rynku za sprawą wydarzenia Sierac pod choinkę zorganizowanego przez Urząd Miasta. Można coś dla ducha znaleźć, coś dla ciała. Cieszę się bardzo, że już widać dużo mieszkańców. To jest godzina 15 teraz, a już jest nas sporo. Mam nadzieję, że wieczorem, jak będziemy odpalać choinkę, jak ta magia takiego świąt i tego wieczoru trafi do nas, będzie nas jeszcze więcej. Uważam, że warto takie imprezy robić i miałem okazję właśnie rozmawiać z jednym z mieszkańców Sieradza, który mówi, że pracował długo za granicą i jest szczęśliwy, że coś takiego implementujemy, przenosimy do Sieradza. Tradycyjnie rynek rozświetliły lampki zapalone na miejskiej choince, ale to nie jedyne drzewko, które tego dnia tam się pojawiło. Choinki miast partnerskich niemieckiego Gaggenau i francuskiego Annemasse udekorowała młodzież z gimnazjum numer 1 i numer 3. Ubieramy choinkę i pomagamy ogólnie. Ale słyszałam, że nawiązujecie też do jakiegoś miasta. Tak, dla miasta Annemasse z Francji. A te ozdoby choinkowe? Robiliśmy je w szkole z panią od biblioteki. Bieramy niemiecką choinkę, ponieważ nasza szkoła organizuje wymiany uczniowskie z Realschule Gaggenau. Wszystko malowaliśmy na zajęciach artystycznych, na niemieckie kolory. Także mamy precelki, takie typowo niemieckie. Mamy gwiazdę owiniętą włóczką w trzy kolory, też typowo niemieckie. Żółty, czarny i czerwony oraz mamy bombki, żółto-czerwono-czarne. Podoba mi się w ogóle ta inicjatywa. Fajnie, że ubieramy te choinki, ponieważ niektórzy sieradzanie mogą nie wiedzieć, jakie są nasze miasta partnerskie i można się teraz dowiedzieć. Trzecią choinkę przystroili uczniowie z gimnazjum numer 2. Wielką atrakcją dla najmłodszych był święty Mikołaj, który przyjechał w świątecznie przystrojonym meleksie. A na świętego Mikołaja czekacie? Tak. Listy już napisane, czy dzisiaj będziecie pisać? Ja już napisałam. Ja już napisałam. I co tam byście chciały dostać od świętego Mikołaja? Ja sztalugę, łańcuszek. Ja tylko sztalugę. Aha, a grzeczne byłyście? Tak. Grzeczna byłaś? Tak. I co przyniesie, co byś chciała dostać? Domek Emmy i skatepark. To co byś chciał? Taką super plastelinę i taką grę na Xboxa. Super, podoba mi się taka świąteczna atmosfera. Nie wiedziałam, że taki coś w ogóle będzie w rynku, bo dawno tego nie było. I czekam na świętego Mikołaja. Mieszkańcy mogli liczyć na świąteczną przejażdżkę, a dzieci na pamiątkową fotografię z Mikołajem. Na rynku stanęła zagroda z żywymi zwierzętami. Mi się podoba. Podobają mi się alpaki. Fajne są. Zwierzęta są fajne. W trakcie wydarzenia odbywały się warsztaty, m.in. zdobienia pierników i ciastek, tworzenia kartek z życzeniami, tworzenia ozdób i świątecznych dekoracji. Najmłodsi mogli również napisać i wysłać list do świętego Mikołaja. Dzisiaj co tutaj będziesz tworzyć? Kartki świąteczne. I masz już jakiś pomysł? Tak. Mam. Jaki masz pomysł, opowiedz o nim? No, żeby zrobić kartkę i nakleić na nią jakieś bałwany i szopkę zrobić. Lubisz takie prace plastyczne? Tak, lubię. Czyli fajnie, że coś takiego dzisiaj tu jest? Tak, bardzo mi się podoba ten pomysł. Na rynku nie zabrakło również różnorodnych stoisk z tradycyjnymi świątecznymi smakami, artykułami i drzewkami. To wszystko jest świąteczne, więc mamy dużo wyrobów z piernika, mamy chatkę piernikową, choinki, Mikołaje, serduszka piernikowe, też szopki gipsowe, nie piernikowe. I to, co zwykle u nas, czyli wyroby z naszego ogrodu, to, co pszczoły nam dały, czyli mamy i świece z prawdziwego wosku, i mamy też propolis, i oczywiście też mamy najlepsze powidła śliwkowe w Sieradzu. Mieszkańcy mieli okazję wspólnie kolędować z chórem Cantilena, wokalistami z Sieradzkiego Centrum Kultury oraz muzykami z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. No zawsze jak się coś dzieje, to jest ciekawie, jest gdzie przyjść. Fajnie, ciekawie. Bardzo fajnie, już jesteśmy tu od początku. Widzieliśmy, jak ubierają choinkę, robiliśmy tutaj z synem zdjęcia ze świętym Mikołajem i jest super. Wszyscy mieszkańcy się spotykają na rynku i wtedy jest jakoś miło. Życzenia się kręgu gwiazdą. Spokojny los,
dzieciom pokazać właśnie przedświąteczne wyroby i zobaczyć, jaki jest kiermasz czy coś jest. Byłam zainteresowana po prostu, co będzie przedstawiane tutaj. Przede wszystkim przekazać to młodemu pokoleniu, żeby te dzieci wiedziały. Kuchajcie mu paluszki, przynieście mu pieluszki, otwórcie siano głębiej. Bo się dziecko przeziębi. Fajnie, i latem chodziliśmy tutaj, przychodziliśmy i teraz, i jest fajnie. Troszkę dzieci mówią chłodno, ale żeśmy przyszli się ugrzać przy ognisku, nieźle. Jest bardzo fajnie. Integrują takie imprezy mieszkańcy? Tak, tak, na pewno. Święty czas i to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas. W kręgu świątecznym i urodzić. Popieramy takie inicjatywy, bo to też integruje mieszkańców. Przychodzą ludzie, mogą ze sobą pobyć, też posłuchać pięknych kolęd, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Sieradz pod choinkę z wieloma atrakcjami wprowadził uczestników w magiczny świąteczny nastrój, który miejmy nadzieję utrzyma się do samych świąt, a może jeszcze dłużej.